podstawowa. Tutaj Starzyńskiego, stare to wszystko. No gdzie uczył się, proszę Państwa, Czesław Niemen. To Ty nie wiedziałaś, o co chodzi? Że Moherowe tutaj, a innych nie ma, bo nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy. Że Moherowe to są po prostu cyganki. Na wrotkach lecą, wrzeszczą. Koloryt im w głowie. Koloryt to musi być na temat. Koloryt to musi być do rzeczy, a nie tylko aby koloryt. Także proszę Państwa, Moherowe to są cyganki. Wrzeszczą na ulicach, krzyczą głośno wszystko. Telefony rozmawiają, rechodupczą, kopytami rzucają się. Agresywne. Wczoraj jedna w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, tutaj w Warszawie, w rechodupkach, rzuciła telefonem na stół. Ja mówię, niech rzuca. Na pewno długo nie poużywa tego telefonu. Potem się dziwią, że to porwane, że to posiejpane. Ten Zelewski też w pielgrzymkę jedzie. Krzyże nosi, Moherowe, proszę Państwa. A telefony ma wszystkie porysowane. Dlaczego? Bo jeden do drugiego, a tych telefonów ma ze 6. Jeden na drugim leży, a to jak do klucza, klucz w kieszeni, do klucza, do kieszeni wrzuci ten telefon, to przecież telefon się porysuje. Stara Polska, stara Europa, stara wiara. Ta prostytucja to nie jest taka stara, jak to, co oni robią. Pety kopcą. Nienawidzą się, zabijają się. Teraz okradli Polskę z miliardów. Kto to zrobił? Gdzie to jest? Gdzie te miliardy? No, dobrze ulokowane. Przecież każda swoją kieszeń, prawda? Polak to się troszczy. O państwową to nie. Bo w państwie wszystko za darmo polskim. Po II wojnie światowej, jak ten komunizm się rozszerzył, to tak oni myślą. No, idźmy do domu.